Cześć, witajcie! Z tej strony Makrasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 na naszej zajebistej serii po sąsiedzku. I po sąsiedzku obok mnie, jak widzicie, jest Brączek. Siemano. Przed nami jest Tanas. Cześć. A gdzieś w polach buszuje nasz zajebisty wójt gminy Bolusiowo, czyli Mister Adam 15. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Jak widzicie w dzisiejszym odcinku, taka oto praca dzisiaj się tutaj, znaczy my się zajmiemy taką tu pracą, a mianowicie nawozy oczywiście, także ja tam z ciebie jadę i zaraz tutaj sobie porozmawiamy. Jak widzicie, no kurde, udało nam się schować drugi komputer. Tak, ja sobie właśnie gram. Ty, na który masz tu X? Nie wiesz? Jaki na kierownicy? A co X? Zaczekaj się, kurwa, odczepiłem. Chciałem rozłożyć tą. Boże, o Boże, dobra. A Boże, to włączyłeś? Ty już napełniłeś tam nas wcześniej. No. Aha, dobra, no to mów, dobra, to poczekaj, to ja pojadę sobie. I na razie ty tu zostań, wiesz co? Na razie zostań i weźmieć temu. Wiecie co ma się ogarnąć z Brączkiem. Bo się czegoś nie dosiali. Co tam? Co? Dlaczego mi on nie wiem, jeśli pomoże tam od wiedzy o tym porobić. To masz będzie ci ten... znaczniki robi. Ej, ty nie masz tutaj wsiady kamery przełączanie się? Z haczką. Na kierownicy? Nie. Dobra, to ja sobie tu jakoś... Ale rzuca z tym silnikiem? Bez tego zaprzężnika to jest masakra jakaś. A jego rzuciło, ty? Może? O kurde, ja się patrzę na jego monitora w swoim jadę. Ogólnie szkoda, że nie mamy drugiej kierownicy, ale myślę, że teraz granie będzie na pewno fajne. No jak sami już widzicie, jestem u Brączka. Prawo, dzisiaj jest niedziela, wieczór. Nagrywamy to, udało nam się. Na całe szczęście udało nam się dzisiaj wziąć za nagrywanie. Zapraszam do Brączka na odcinek z farminga. Był taki, co nieco sobie dzisiaj nagraliśmy. No i dzisiaj mówię, no nie, bo już dawno było, nie było, jak sami wiecie, mój internet szwankował. I to dość poważnie. Na ile tego Polek wyjechał do Brączka? Co? Na który jest B? Na to na dole chyba. Nie. Na... Dobra, to chyba to. Dobra, rozsiewa. Na tamto obok. Dobra, rozsiewamy sobie Ursusem. Niestety musimy troszkę głośniej gadać, bo wiadomo, ten Ursus trochę chodzi głośno, ale ostatnio pracę robiłem John Deere'em i były nim opryski, więc mówię, nie ma sensu kolejnej pracy robić John Deere'kiem. Tym bardziej, że Ursus bardzo fajnie wygląda w tym zestawie. W kolejnym odcinku żniwa, nie? W kolejnym odcinku tak, już żniwa. Znaczy, no teraz zapraszam od razu do chłopaków, no bo jutro oczywiście u Brączka się pojawi odcinek, a później oczywiście u Adasia. Gdzie na pewno też chłopaki coś tam sobie jeszcze porobią. Brączek, zaspoilerujesz, co robisz u siebie w odcinku? U siebie w odcinku? No. Chyba też będę naprosił. No to tak myślę, że już takie ostatnie prace mi się wydaje. Albo się o kosy zrobię. Albo się, no właśnie, bo ty Brączek masz jeszcze łąkę, także jeszcze masz jakiś tam wybór. Adam prawdopodobnie będzie sprzątał stołem, no. Z tego co mi wiadomo, to już tam Adam ma wszystko porobione. Chyba że, a nie, Boże, co ja mówię, przecież Adam zaczyna żniwa rzepakowe. Ja zaczynam żniwa u siebie, no, tak Adamem. No ale Adam w tym roku, no wiosenny rzepak, no i mu się udało, tak? No taki rok akurat się trafił, że się udało. Mam nadzieję, że tak. Brączka będzie... Tyle wygrać. No, Brączka będziecie widzieć i wam to jakoś nie zasłania, ale inaczej nie dało się rady postawić tej kamerki. No i tak, w ogóle to się tak ustawiliśmy teraz. No, dobra, ja tu sobie przejadę. Ej, wiesz co masz zrobione? Masz otwieranie i włączanie na ten sam przycisk. To co mam? Masz otwieranie klapy i włączanie na ten sam przycisk chyba. No serio? Nie. Otworzyłeś teraz, a nie włączyłeś. Bekka. Patrz, dopiero po jakim czasie się włączyło. A myślałem, bo tak klikłem wcześniej i on się otworzył, nie? I tak, nie, tak, nie, nie, ale wreszcie nie jest. Pierwszy odcinek bez lagów chyba, nie? No to mam nadzieję, że wam się spodoba i wyjdzie nawet fajnie, bo... Czekaj, nie spojrzałem na czas. Dobra, 3 minuty chyba mniej więcej nagrywamy. 8 już. Na pewno. 8. 10. I mam nadzieję, że Rocket League dzisiaj też jest... Znaczy dzisiaj już pewnie nie zdążymy, bo trzeba iść spać, bo muszę jutro do szkoły. Niestety, ale jakoś sobie damy radę. Fajno, że już mamy wszystko nagrywane. Ja się... Adam się zakopie za... Ja teraz już od rana będę się brał za mapy, będę sobie sklejał filmy z tego, bo troszkę materiału pobrałem z domu. Adam, co to zrobiłeś właśnie? Wójcie, proszę na ciebie, no już minęły 3 miesiące, 4, no a gdzie internet? Twojej kadencji. Internet jeszcze jakby tu minęły 3-4 miesiące, to ja bym dawno po żniwach, chłopie. Tak? Ale nie, naprawdę, no słuchaj, tamto żeśmy na wiosnę i ty już na wiosnę zostałeś, chyba jak my opyski robili. Ja byłem tak gdzieś, początek kwietnia, a gdzieś teraz mamy dopiero czerwiec. Nie wiem. Chłopie. A no, tutaj się nie da tak dosiać właśnie. Skąd ty wiesz to nas? No grałem. Chciałem. Dziwne. Spakował grę. Tak jest, serio. Ej, to dziki, dobra, to dziki po prostu na ten. Co tu czymś przejechać? Zaraza ze wschodu weszła. Wszystko od Adama przyszło. O Jezu, ale w ogóle inne granie jest, jeżeli nic nie laguje. O kurwa.
Co, Tanas? Co nowość? Co? Chcesz, żebym cię przejechał? Żeś przed samą mi maską wybiegł. Los pod koła, to wario. Jadę z Gruberowo tam sobie. Z Gruberowo krzywu pole. Ogólnie tak, podróż minęła dość fajnie, wiecie, on ci prawie, że tak od 9 ruszyłem, tylko później z minuty na minutę w autobusie robiło się coraz ciaśniej i powiem wam, że co przystanek, to było tylko tak, jak ktoś widzę, że wchodzi, ty oczywiście w kimono, rozjebany na całym czasie, żeby tego nikt ze mną nie usiadł. No i tak praktycznie powiem wam, że dojechałem do samego Bytowa i wszyscy posiadali sobie po dwie osoby, a ja oczywiście siedziałem sam. I tak i lepiej, bo kurczę, no widziałem, jak się ludzie gnieli, jeszcze było tak gorąco, nie wiem, że klima chodziło, ale było duszne, po prostu to powietrze było takie duszne. I powiem wam, że no jak... Powietrze może być duszne? Nie, porno było bardziej. Porno, was porno i duszne. No to przyznaj się, że się chce pooglądać, a nie od razu tam rozwalił się. Patrzyłeś, czy tu wiech puściło? Wszystko wiech puściło, dziki się ganiają. Adam? Może mi ktoś powiedzieć, który to który, bo niezbytnie zaszaję interabazę. Ja. No co ty masz, nie poznajesz wujcie? Tym zielonym, nie, bo wiesz co, tak nie, bo tam z daleka jest tam napis widziałem i dlatego nie zaszaję, sorry. Beka tam na kompy, ty. Normalnie z boku, Beka właśnie, to jakby normalnie jak szkoda, że ja muszę grać na takiej grafice. No dobra, że jest ważne, że mamy coś i możemy pograć. Co prawda się tam zawsze spyta, ja twoje hektary by stały same i nic by nie zostało uprawiane, lepiej nie, tak to widzisz, możesz coś tam pograć. Co widzisz, tak? No bo mnie rzuca z wysokoprzeźnika z czego, wiesz? Aaa, to powiedz, no pewnie Tomasowi, żeby usiadł. Albo po żonę trzeba było to nasza. O Boże. Ona to stary jak Mieszka z podsklepu, czy na flaszkę myślę, żeby się zgodził. O, na flaszkę to on by tam robił za dwa. Już dzisiaj powiem wam od razu, przyjechałem, jakoś tak ta podróż nie była zbyt wyczerpująca. Od razu szybki. A wyszli. Przed chwilą by powiedziałeś, że było porno. No było, ale no to było w autobusie, ale tak ogólnie nie czułem się jakiś tam bardzo wyczerpany, czy poczekajcie, ja sobie... A, jestem ponad, bo już przyzwyczajony jestem. Oczywiście ruskie belie. No i przyjechałem do Brączka i praktycznie tak, od razu, pojechaliśmy po samochód, po kangura, nie? No, pojechaliśmy po kangura, od razu trochę zwiedziliśmy już terenu, ja już załapałem sobie tam trochę weny na mapki, także na pewno jakiś vlog możecie się spodziewać z takiego... Przejedziemy się gdzieś, myślę, że tam nawet koło twojego taty do roboty tą całą drogą się byśmy przejechali, bo tą drogę znamy i jest naprawdę fajny klimacik. Ogólnie do góry takie, że nie... No ja moim zdaniem, że jak jechać góry i iść gdzieś na tą, bo zwiedzać to wolę przyjechać tutaj chyba w Kaszuby. Praktycznie jedna i ta sama droga, bo po 300 km mam jedną jak i drugą. Góry masz 300 km? No, jak chyba nie się porąbało. Nawet więcej chyba. Więcej masz. Więcej będzie jeszcze. No, tak na pewno masz bliżej tak, widzicie, jak chcecie nad morze niż góry. Chcecie jechać z rodzicami w góry, mówcie, że chcecie jechać na Kaszuby. Do Brączka. Do Brączka. Brączek tutaj jakby turystykę już zakłada, wiata uczęszczane jest podstawione, już widziałem. Stoi. I tak, poleciliśmy sobie po kangura, także jeździć już czym, jeździć mamy czym. Apka została na filmie. Wolę gusina jak apki wciskałem. No kurde, powiem wam, że nie wiem, czy sobie apki nie kupię tak, żeby jeździć na nagrywanie, bo naprawdę, no kurde, ja jestem silny, że z takiego małego skuterka można tyle wycisnąć. No ale no, po jakichś modyfikacjach, panie kolego. No tam wtryski, podtlenek, buta, azotu, czarki. Nitro, LPG, Mazda w gazie. Turbo gaz. O Boże, ten jak ciśnie. Apka gaz tam jest. Tam sobie nie pół rybą niczego. Boż. Projekt jest. Jak będziesz przejeżdżał obok, nie? Przyjeżdż tu też. No. O Boże. Ale tylko poświata niepodosiewane, ja nie wiem, mi się wydaje, że dopłaty mogą nam zabrać za takie właśnie incydenty, które się tutaj zdarzyły na zamachie. Adam, jak teraz weź tu podjeźdź na chwilę, potem zapomniałem. Muszę przykroczyć od razu przenieść ten, na któryś kawisz, tu ja mam, wiesz, siadanie do środka. To też się przydaje, bo dobra, zostawmy do klawiatury. Adam, patrz. Co? Tu od supa, nie? Aha. Weź, to się jedźmy, Jan. To bekowo wygląda, czekaj, w którym miejscu jesteście? Tak ciężko to ogarnąć. O Boże. Ale grafika u ciebie jest. Jedź tam. 15 godzina. Czekajcie, chwila zastanowienia, gdzie mamy pola. Ale ładny rzepak masz. Ej, mordo jęczmienia chcesz? Nie, tak, to ja atmę. Jedź tam. Może Bolek tu jest późniejszy. No bo tam nic się nie dzieje za fajnie. Ja widziałem właśnie, że tam nie bardzo, ale rozumiem no dziki. Powiem wam, że no u nas kukurydzy też te pochazały troszeczkę. Kukułka. Kukurydza została zniszczona. To tylko ten kawalątek? Także wujcie, tak. Ja tutaj zrobię
wypełnię co nieco i tam zaniosę na biurko. Dobra. Wiesz gdzie? Przynieś. Możesz flaszkę jakąś przynieść na biurko do porozmawiania. Jestem do mój przygód. Teraz pojedziemy sobie do środka troszeczkę. O Jezus, bym nie zmienił, a matko. Aha. Ile tam nawozu masz? Nie obyjęć mi za psy. Nie wiem, nie myślałem. Rączek, miałeś kiedyś odmianę owsa z jęczmieniem? Nie gadaj. Czego? No to będziesz miał. A żeby nie, ja wam coś pokażę na koniec odcinka, ogólnie Rączek ten robi te pokazy. Nie wiem jeszcze jakich masz, może Kubota, nie wiem, nie mam pojęcia. Koło sklepu naszego, jak tam ktoś ogarnia poruszowo, zostały posiane poletka pokazowe. Ja się zastanawiam, o co ci chodzi. Ja tam na koniec odcinka pokażę, co tam się zadziało na polu Brodzie. Jedyne założenie jest takie, że Brodzikowi na każdym odcinku zabrakło czasu, żeby coś dosiąść. Tak to tak wygląda, że taka masa makabra jest, nie? Bolek, ile tam masz? Adam, ale weź tam przesiek to. Nie, Brodzik jakiś tam dosiej to. Po sezonu my już nie ma, przecież. Adam, ale przesiek to tam. No przecież żartuję, bo ten, zanim opuściłem, to mi się przypomniało, że mogę kiedyś owiec. Co nas owiec. Ciebie nie widać otwartej bramy. No i tak się żyje na tej naszej polskiej wsi. Te odcinki lecą, jak już sami wspomnieliście. Ale mnie tam widać fajnie. Teraz chyba 18 jedzie, bro. Fajnie. Ej, chciałbym tak jeździć na czterech, żebyśmy zagrali. Listwa by nie pociągła chyba. Listwa? No. No tam już jest podpinane 10 minut. Ubroczka za prąd 2,5 tysiąca przyjdzie. No od razu pomyślą, że tu jakieś tam kurde plantacja marihuany. Bójcie się na dofinansowanie szybsze. Dobra. Tak, na szybszy prąd. Ja będę na gospodarstwo sobie tak nie spokój. Oluju, matko boska, córko jedyna. Ej, ładny masz ten owiec po naszym tym, nie użytka. Co? Mhm. I po oczach. Adum. Czekaj. Kurde, już się z nikim nie mogę doczekać. A, to będzie pompa. No, jeszcze cofaj, na cofaj. W takiej... Dawaj. Czekaj. Weź to zastopuj jakoś. Nie opuść da się. Troszeczkę. Nie, poczekaj. Ta na kurwo plany, tak trochę jak będzie, wiesz. Ja pierdolę ta na... Poczekaj. Ja ci już odpisuję od tych 2,50, mam dzisiaj 2 złote tylko. Mógłbyś sypać? O. Syp. Ej, dobra, to tak lata, że nie mogę. Opuść to na ziemię. Co jest? O Boże, nie do kabiny. Stary, ja dostałem wysypki jakiejś. Wapno będę musiał wziąć. Jezu. Ty, będziemy się na smaralec znowu. O to mi chodziło, Krzyku. Uż, Boże, ile ty wysypiesz, bo jeszcze zbiro później. Zobaczysz. Rrr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 r
nie wołała cię na obiad? Obaś. Rumcajsa wołała. Ty, mogę to napełnić, poczekaj. Czy grzybowa, nie? Bo tak patrz, napełniasz chyba. Ile? Nawozówkę. Ej, któryś nie, Adam, nie ogarniasz tam, nie wiesz, ile mam czasu. Co, Adam, co? Ej, serio to można napełnić? No co ty, no stary, weź inny big pack. 13 minut, wiem. Prawie 14. A może ta nas nie... Uderzy. Ja się bałem. Ja to wysiądę, bo paliwa nie będę czerpał, zgaszę go. Zobaczcie, jakie już przyczepy mam przyszykowane. Będzie miał co usu zrobić z Jundirem. Widzicie, czyste. O, Brączek tam tutaj ładnie tu ma. Czekaj, gdzie jest Brączek? Ja patrzcie, ja to wyniucham. I spokaż to pole. Ja wiem, gdzie jest Brączek, patrzcie, namierzam. O, znalazłem 3 złote. O, zobacz. Jak tu bogaty jesteś, chłopie. Jak to fajnie widać, jak to zajebiście wygląda. Beka, nie? Z dwóch perspektyw. Ciekawego chłopaków jeszcze widać. Chłopaki, wygrajcie mi, jak Brączek jedzie. Chciałbym zobaczyć, jak u was to wygląda. No, na razie trochę no, jestem... Ładnie, dobrze sobie radzi. Jest całkiem okej. Okay. A gdzie jest nasz wójt? Pewnie opierdoling. Stoi na podwórku. Stoi na podwórku. O Boże. Zobaczcie, jak wójt się bawi. O bo kurwa, zobaczcie. Bo Adam, co ty masz się na gospodarce? O Boże, ty chyba żeś... Nie wiem. Odczepiał to w biegu. Nie wiem, bo ja na razie nie... Jezus, bym do jeziora wpadł. Czy tam do rzeki. Boże, bym prawie że na milimetrach co się złapałem. Weź nie przychodź do niego więcej. O Boże, ja tu nie przyjdę. Ja chcę dopłatnie. Ja złożę to szalenie. O kur... Zobacz. Co tam macie? Wójta. To jest naprawdę... To jest nagrane. To jest nakamerowane wszystko kamerą. I w jakości HD będzie prawdopodobnie wrzucone to do internetu i ja mi się wydaje, że będą przyspieszone wybory kolejne. Ej, ale o co wam teraz chodzi? Wymarzło. Wymarzło we wiosnę ci.
Nie, o ten łazi tylko i pieprzy głupoty. O co mi chodzi? To chcę zobaczyć, gdzie stoi siewka, gdzie jest puk, gdzie jest, co robi Merlo i jak jest ustawiony wózek. A tutaj chciałem wam pokazać, gdzie będą pola pokazować. Właśnie siewka to przyznam szczerze, że mam mały problem. O jezie. Może mi ktoś wytłumaczyć, czemu tak się to poprzestawiało? Ej, Polek, czemu ty pokazujesz tam najgorsze rzeczy, a potem ludzie mówią, że gramy nierealnie. Nie, to nie jest realnie, ja mówię, ja naprawdę, zorganizowane będą tutaj pokazy, pieniądze będą dane od wójta oczywiście. Tam pokazy pokazami, ale powiedzcie mi ty, małe duchy. Poczekaj jeszcze. Nie, starczy tam nas, starczy, odcinek mi starczy. Ej, serialnie, mamy duchy. Czemu? Jakimś cudem, moja ładowarka znalazła się kurna w takim miejscu, gdzie nie powinna być, powiesz. Po drugie, ktoś mi skasował pół garażu i wpierdzielił mi tam dwa koła od puga. Po raz kolejny. Słuchaj, nie wiem jak to jest, ale... Ej, Google, zacznijcie. Ja miałem kiedyś problemy z opyskiwaczem na Bolusiowie i ludzie powiedzieli, że to Adam. O Boże, jak Merlo, o Boże. A tu nie powiedzą, że to Adam, tylko wójt, a to najważniejsze. Już od początku, od kiedy tutaj mieszkam, od kiedy zostałem wójtem, zapierdolili mi ten wózek na ten header i go nie odzyskałem. No i go nie odzyskam i taki mamy klimat i ja nie wiem. Po prostu ja mam nawiedzone gospodarstwo. Ja mam nawiedzone gospodarstwo. Ty dzik uważaj, bo przejdź dzika. Młode, w każdym innym wieku. Poszły stąd. Ale to jeden jest ty. A wójcisz ty. O jest. Chcę mi ugryźć, o Boże. O Boże, uciekam. Pierdzielcie jakiegoś dzika, to już w ogóle będzie popa. Całe stado jest, o Boże. Gonią mnie. Gonią mnie. Ej, wyłącz to buty. Pokaż monitor ludziom. Nie, to przytok, tutaj pokaż. Grało i było okej. Kiedyś to dla nas była... Jak tam, słyszałeś, żyje? Słyszałeś, że ja na tym monitorze nagrywałem? To fajnie. Tak, poczekaj. Ale już tam bawisz. Jak tam żyje? Co ci to kurwa było? A można jelenia wydoić? Przybyło. Masz pola? A co, kupałeś się? Kupałem się. Dawka nawozu taka poszła, że tu stary urwie wszystko, nie? Poślij. Jejenia złapię przy okazji. No weź ten, weź podjedź z kolem. Myślałem, że przejedziemy i to trochę, bo to już na wiosnę zeszło. Nie, panda dzików wpadła i... No widzicie, tu jest poryte, patrz. A nie pokażę wam palcem, bo wy tego nie będziecie widzieć. O, wyjdę i wam pokażę. Palce. Tu, widzicie to? Tu dzik zrobił. Tutaj rogi widać? Nie, no rogi, tylko poroża. Nie poroża, to. Tylko kły. O, mieliśmy ogólnie z Tanasem to wyciąć. Ale to w następnym roku już wytniemy to, bo tam troszeczkę przeszkadza. Za poroże. Do tego hola tak wstawiło, matko bosko. Ale kurna dziot. A po co ci było przyjeżdżać? Ludzie ci kazali przyjeżdżać przez te buty? No właśnie tak. Ukazali mi trochę położywać. Nie, no po prostu chciałem, żeby było dosiane wszędzie i myślałem, że już po prostu przejdziemy. Ja teraz. Najlepiej w błocie dosie, to błoto urośnie. Jo, kto się je w błocie, to zbiera złoto. O Boże. Jezu. Ty idź, może tam jakieś złoto jest. O Boże. Co tam wyjebał? Ja dobrze widziałem to nie jest nagrane, ja ale Brączek będzie dobrym kierowcą. Jak na czołowego to spierdziela na popłacz. Pan, to na zimie jesteś? O, jadę już. To było piękne, ja sobie jadę. Jeb, wyskakuje mi. Kurde, ma coś tam. O, daj. Ej, to Ursus ma z przodu ten, czy nie? Używa. No. Kto to drzewo tu postawił? Miał, kici, miał. Trzeba zrobić, bo się minąć nie można. No chuj. No joty. Ja ogólnie pismo wysyłam do powiatu, po prostu trzeba potrzebuję chodniki, bo było to wjechać, powiększyć drogę i oczywiście wysypać nowe poszerzenie dróg polnych, bo to podstawa, bo niestety Brączek tutaj nie wyrabia na jednej polnej. Trzeba zrobić, żeby było ponad 300 FPS. No i to podstawa i tu będzie tak. Ten LTE, więc LTE daje o wiele więcej. Dobra, naprawdę super. Dobra, jadę na jeden te. Się przebiło. Pierdolisz? Ja pierdolę, Krzysiek, chodź. Pokaż. O kurde. Poszła opona w chuj. O Boże. Nie, czegoś pomnąć. Czegoś ciągnąć. Wiesz, jak ona tu bruzdę zrobię na 3 metry. Ja pierdolę, to lawety przytrwali. Ty widzisz, jak się przechylił? Dobra, ja tu chyba... O kurwa. Ja pierdolę, co to...
Koło przebite. Wyjemię. Może koło. Ty weź podpompuj, weź ustami. Chodź tu. Weź go pod kompresor. No. O, patrz! Skubany! Skubany jak napompował. Jednym dmuchnięciem. Skubany, ty, mi kurde, się wydaje, że kapudziana powinieneś robić teraz te... Co? Ogólnie potrzebuję kompresor z dobrą wydajnością powietrza. Jeżeli ta nas dmucha gdzieś w jednym oddechu około jednego bara, to ja cię biorę od razu. Czekaj, jejenia przyciągnę. Chciałbym zobaczyć, jak on jejenia za porożę ciągnie teraz, nie? Zobacz, ty tak złapał i ciągnie. Ej, no kurwa, ale ty głupi jesteś. A czym ty jedziesz? Jejeniem. Będę zobaczył jejenie jejenia. Co? O, cześć. Gdzie ty jesteś? Ale ciebie nie ma. Ja pierdolę wrączek widmo. A nie widzę. Tak. Patrz, zakopałem się. Wrączek widmo, nie wiem, co się dzieje na gospodarstwie. Po prostu pozdrawiam. Dobra, jest. Ej. Seria widmo. A mnie się tarło przed chwilą. Tarło. No, jejeń do jejenia, no to chyba coś czuje, nie? Jest to lepsza na A wiesz, jak mnie wyjebał? Weź tą maślankę. Ej, żebyśmy nie przegięli. Bolek, gdzie tam ta łąka jest za jedzeniem? 21. 30. Ja, czy ładnie, to jeszcze zdążymy z jedna pole spokojnie. Boże, zakopałem cię. Serio? Do żadę? Chuj, nie. Ej, kurde, człowieku, to jest główny... Ej, to mamy ten, to jest dealer nasz. Główny sprzeda cent John Deere'ów. Ale chujowe było to. Ale chujowe było to wyjechać, nie? Ale jest? Jo, trzeba to, no, trzeba było to też złożyć ten, dofinansowanie. Proszę to na milicję. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ty nie, na przyjmę wyciągać. Teraz to będzie trójkąt. Poczekaj. O, wyszedł. Zobacz, się przestraszył większego. O Boże, czterech! O Boże, uważajcie, ten z pełną dawką. Ja się wystraszyłem w lusterkach, gościa. Ej, a ty, no, gdzie ty tu jedziesz, jak ty tu nic pól nie masz? No właśnie. Ja już przyjechałem na... Weź na oględziny. Mogłeś wyjechać? Nie mogę. Zakopałem się. Jakby się naprawił, ludzie pisali, że... Ja właśnie też widzę. Ludzie pisali, że... A tam gra nierealnie. Ja tu bramkę zrobiłem. Wesele mam w tym tygodniu. Jedź, bo nie przejadę. Wypadek tu jest, muszę zatrenować drogę. Jedź. Gdzie ty jedziesz? Ja mam przepuszczam. Jejen się zdarzył. Ja tu mam awaryjne, poczekaj. Ja tu ci przy... Ej, kogo ta przynica pod tym? Po prawej. Ale lekkie ci pokazać. Ale cztery dawki na wozu, nie ma się zabawić. Zmieniłeś. Ja. To cię daje. Ładnie daje mi. To jest nie pole? Nie, ty, ale będzie fajnie zorganizowane. Akurat mi polem będzie mógł się wystawić, mi się wydaje. Tam to się pa Bolek patrzy. To tutaj jakieś ten fasty. Ja mam dobre wtyki z tym, ze Sztejerem, to tam można się... Ty, Brączek, ale na drogę nie... Z MTZ-em i Ursusem. Ogadasz, musi rosnąć. Ej, będziesz Esioki, Adam Esioki przyprowadzi. Ej, Bronek, na tym kawałku, co teraz obsiałem, walniemy wody Nilca. To będą najlepsze, kurna, pokazy. Ej, ja mi się wydaje, że obmucimy to wszystko bizonem ZO20. Takich pokazów to jeszcze nie było, mi się wydaje, że... No... Walniemy 60 jeszcze najnowsze. Ja bym na przykład przyszedł. Mi się wydaje, że dałbym ci wolne, wiesz? Mi się wydaje, że mógłbyś dostać wolne. Nie, myślę. Łaskawca. Koło na ramię wezmę z tego, o, pieniądze. Mi się wydaje, że jeżeli by była darmowa kartówka, moglibyśmy, znaczy Stasiek to by sam przyszedł, mi się wydaje. Okej. Okay. Kurwa, jejeń się to może? Nie, weź wygodź te dzieci tam z tych, bo tam one mają ten... Co, idę zobaczę na ten... Rykowisko, tak. A to jest grzyby. Ty, usłabuj się, bo potem mi te skargi przychodzą, że po 22. Nie patrz, bo jem. Weź no zbieraj, ogórkowy zrobimy. Dobra. Chcesz się ogórkową? A masz koszyk? Nie. Uważaj, żeby cię wilgnie ten. Weź daj mi ten kaptur. Padłem do gnojówki, schowałem się w gnojówce, nie widać mnie. Właśnie tam chłopaki kontrakt podpisany, nie? Ostatnio byłem, zapytać się, powiedzieli, że przyjmą 250 ton. O, pieniądze znalazłem. O, następne pieniądze widzę. Także myślę, że spokojnie powinniśmy się w czwórkę wyrobić. Ej, ja jeżdżę, a tu zero już jest. Dla nas... Która to jest minuta, Adam? 26. No właśnie. Tam zaraz będziemy kończyć. No to nie, to ja już jeżdżam sobie na gospodarstwo, akurat tu na miniaturkę zostawię i wszystko. Ja pierdzielę, ja tak już upizgałem opony, że już... Ale umieć byście nie chcą. Jedzie Brączek.
Tak, można słomę sprzedawać. Albo sprzedajesz słomę, dajesz chłopakom do pieca, albo jedziesz tutaj na stół. Albo jedziesz do, albo jedziesz pod sklep w banku. No, ja ci pracuję przecież, chyba, nie? Nie wiem, może chyba, że kupię pracę. No. Nie, nie, głupie. Nie no, co ty, nie ma pieniędzy, susza jest, trzeba... Ideał, patrz. No mi się też tak wydaje, no potem... Potem chyba właśnie, że tymi kukury to działeś, ja ci będę pracował, nie? Dobra, ja tu już zwijam, także myślę, że nie będziemy przedłużać dłużej tego odcinka, bo jeszcze musimy lecieć do Adasia nagrać FIFA. Może jeszcze coś z Wątkiem sobie byśmy jakiegoś roketa, chociaż tak jeden odcinek sprawdzić, czy w ogóle pójdzie. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, myślę, że wyszło fajnie, nawet powiem wam, że się trochę podłużyło, trochę pogadali. Nic ciekawego nie było, ale to myślę, że na takie temy na takie tematy przyjdzie czas na Q&A-u. A tu jak zawsze taki luźniutki odcinek z Borusiowa, także ja już... Daj wyścigi. To, nie no, weź na nas, uważaj, żeby, o Jezu, nie, żeby ci się tam nic nie stanęło. Ale wiecie o tym, że po żniwach będzie Grand Prix Borusiowa? No będzie, będzie. Prawdopodobnie nie wiem kto urządza, ale ja, my nie mamy samochodu. Ale ja już podpisałem kontrakt z FIA. Ja przyszłam do mojego przyjaciela najlepszego. Ja będę się ścigał John Deere'em, bo powiedziałem, że to najlepsza prędkość w swoim okresie, wiesz, godowym. No także ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam jutro już do chłopaków, tam też pojawi się Borusiowa obrączka, u Adama prawdopodobnie nic. Także zapraszam też również do Tanasa, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, Tanas. Proszę. No zgadam z Byszkiem, no. To na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Mara.